Dzień dobry, witam z tej strony Rafhard. W dzisiejszym odcinku ABC modelarstwa pod tytułem Nie bójmy się części fototrawionych opowiem troszeczkę na temat właśnie samych blaszek. Czym się różnią, do jakich modeli są, to taki może będzie wstęp do tego, abyśmy popracowali troszeczkę. Ja wam pokażę jak budować, jak składać, że tak powiem, zginać blachy po to, aby nasze modele były coraz, że tak powiem, lepsze, bo blach używa się po to, aby osiągnąć jakiś efekt, prawda? Robimy to po to, aby nasz model był jeszcze lepszy, jeszcze bardziej dokładny, jeszcze wierniej odzwierciedlał to, co było w rzeczywistości. Jako pierwszy przykład tutaj mam firmę MPM Lightinga. I do niego są, znaczy to jest akurat przepak, bo w środku znajdują się wypraski firmy Akademy. I to jak tutaj widzicie, blaszka Edwarda, seria Zoom, czyli takie najbardziej pilne, najbardziej potrzebne rzeczy, które, gdzie możemy, że tak powiem, wzbogacić nasz model. I mamy tak, mamy skalę, czyli 1:72, tak, w modelu. Mamy nazwę, P38J. P38J zgadza się. Do Akademii, no tak, no tutaj akurat MPM to wydało, ale to jest, w środku jest Akademy. Jest to dosyć, że tak powiem, z tego co wiemy, dosyć fajny model. Gdzieś tu nawet powinno być, że jest Akademia, o tutaj chyba, czy teraz król liter widać, tak jak Akademka jest, także to jest Akademy. I mamy do tego blaszkę fototrawioną, czyli to jest taka blacha, która została poddana procesowi trawienia i dodatkowo została pomalowana, bo blachy możemy podzielić na takie, które zostały już pomalowane. Wtedy mamy troszeczkę mniej roboty i na blachy, które nie zostały pomalowane, to jak na przykład tutaj mam blachę od samolotu H-162. Także ona nie została pomalowana, ona jest dołączona do samolotu. To jest samolot w skali 1:48 i producent tutaj już dołącza coś takiego, taką małą blaszkę, po to, żeby tutaj jak gdyby zwaloryzować ten model, po to, żeby był lepszy. Dlaczego? Ponieważ z plastiku nie da się wszystkiego tak dokładnie odlać, jak da się to zrobić z blaszki. Więc tak, mamy 1:72, model plus blaszka. Mamy tutaj 1:48, też model już z blaszką, jak gdyby w zestawie, bo tamtą trzeba dokupić osobno, a tutaj mamy już blaszkę, jak gdyby w zestawie. Teraz coś grubszego. Jak widzicie, też blaszka Edwarda. Skala 1:35. M1A Abrams. Jak widzicie, ta blaszka już jest dosyć duża, że tak powiem, nie jest malowana. Też dokupujemy to osobno do modelu. Co możemy tutaj zauważyć? Możemy zauważyć to, że jak mamy model, do niego, że tak powiem, tu jest nawet podany numer katalogowy, czyli 6449. Jak widzicie, na przykład tutaj pierwsze co się rzuca, duża fajna siatka, no z plastiku takiej siatki nie odlejemy, prawda? Tu są skrzynki jakieś amunicyjne, no jest to dosyć spora, duża blaszka, która na pewno uatrakcyjni ten model. Jak widzicie, sam nawet tutaj ten rysunek jest, widać, że są pewne rzeczy, które możemy przy pomocy takiej blaszki zrobić lepiej niż, że tak powiem, ten odlew z plastiku, z formy odlany ten model. Także to mamy skalę 1:35 i następny model w skali 1:35, gdzie też do tego jest blaszka. Tu jest akurat Griffon model. Jak widzicie, tutaj jest pokazana, tu jest pak 40. Tu na przykład te osłony, które widzicie, o, tak będzie chyba lepiej,
te osłony, które widzicie tutaj na tym, to jest tutaj to co jest ten, to są jakieś łopaty, masa różnych rzeczy, tak? Te wszystkie linie, takie jak widzicie na blaszce, że są takie linie tutaj, że tak powiem, takie jeszcze była blaszka i było takie trawienie, to tutaj na przykład na tym, to są wszystko zaznaczone, są linie gięcia, czyli później, że tak powiem, jak będziemy coś robić, będę budował coś, to wam pokażę, o co chodzi z tymi liniami. Na tych liniach się jak gdyby, to jest linia gięcia, czyli jak wrzucamy to na zaginarkę, to wtedy tutaj, że tak powiem, przy pomocy tej linii prosto, że tak powiem, żeby to nam prosto ładnie wyszło, to są tak zwane linie gięcia, czyli podtrawiona troszeczkę blaszka. Tu do tego mam jeszcze takie zdjęcie, które firma daje, jak wygląda, jak gdyby gotowy. Jak widzicie, no jest tutaj masa rzeczy, którą można uzupełnić tą armatę. No wiadomo, no z plastiku pewnych rzeczy się nie odleje, tak? Więc praktycznie do każdego modelu, no może nie do każdego, 90% modeli takich popularnych znajdziemy w sklepach również blaszki fotodrawione. Moim zdaniem warto zacząć od serii Zoom. I teraz pokażę wam, jak jeszcze raz omówię serię Zoom. Tutaj mam na przykład w skali 1 do 48 do C42 Falco. To jest taki też Italeri to wypuściło. I jak widzicie, ten tutaj tak jest Fiat. Jest nazwa, to jest też taka jak gdyby podstawka, którą możemy sobie postawić przy modelu, nazwa modelu. I są takie podstawowe rzeczy, tutaj widać na czarno już pomalowane. Tu są jakieś, to pewnie do silnika, jakieś pasy. Także jeżeli zaczynamy, jeżeli boimy się, to polecam zacząć, one nie są jakoś tak strasznie drogie, te zoomy z Eduarda. Polecam zacząć od tego, wyposażyć się w jakieś narzędzia do cięcia i ten, ale to tak mówię, sam proces gięcia, wycinania, to jeszcze raz omówię w następnym odcinku. Teraz po prostu chciałem wam tylko przedstawić rzeczy, blaszki, do czego służą, po co je stosujemy w modelach i jak to mniej więcej wygląda. Dziękuję bardzo za oglądanie, subskrybujcie mój kanał, niebawem następny odcinek.